Prawie kilometrowy odcinek drogi na trasie Chomentów-Stanisławice w gminie Skaryszew został oficjalnie oddany do użytku mieszkańcom. Inwestycja kosztowała ponad 600 tysięcy złotych. To jest pierwszy etap tych prac, które wykonaliśmy w tej chwili w ramach tego dofinansowania. Natomiast czekamy w tej chwili i trwają rozmowy z Lasami Państwowymi, żeby przez las zrobić dojazd i połączyć właśnie tą drogę z miejscowością. Droga pozwoli mieszkańcom w bezpiecznych i komfortowych warunkach dojechać do pól i swoich gospodarstw. Była też potrzebna do dojazdu, bo mieszkańcy po prostu mieli bardzo ciężką drogę do dojazdu do swoich posiadłości i na tym to polegało. Samorząd województwa mazowieckiego sfinansował tę inwestycję w prawie 30%. Oczekiwana inwestycja przez mieszkańców od wielu, wielu lat. Dzisiaj droga wygląda naprawdę imponująco, choć nie jest to we wszystkich inwestycjach samorządu województwa duża inwestycja, to bardzo potrzebna mieszkańcom. Zadanie sfinansowano z programu ochrony gruntów rolnych.